Polska gospodarka wychodzi z recesji. W pierwszym kwartale 2021 roku największym zaskoczeniem był wzrost inwestycji. Co prawda ten wzrost inwestycji był dosyć mizerny, bo zaledwie o 1,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku, ale właśnie rok wcześniej one jeszcze rosły o 1,7%. Wydawało się, że to niepewne wychodzenie z recesji, niepewne wychodzenie z pandemii, proces, czy będą dalsze lockdowny, powstrzyma firmy z inwestycjami. Ale one, tak jak wspomniałem, wzrosły w pierwszym kwartale. Jeżeli byśmy tylko spojrzeli na inwestycje przedsiębiorstw, a ostatnie dane dostępne są dla inwestycji przedsiębiorstw tych zatrudniających powyżej 50 osób, one wzrosły w bardzo przyzwoitym tempie, o 4,6%. Głównie były wspierane przez inwestycje w środki transportu i rzeczywiście tutaj widać, że branża transportowa dosyć istotnie inwestowała, ale także inne firmy po prostu w flotę samochodów. Natomiast także dodatnią zmianę inwestycji mieliśmy w przypadku maszyn i urządzeń, które wzrosły o ponad 8%. I moim zdaniem to jest bardzo dobra informacja, że firmy inwestują więcej w wydajność produkcji. To jest coś, co teraz jest bardzo potrzebne, aby być bardziej konkurencyjnym nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, aby jeszcze bardziej nasz eksport mógł korzystać na obecnej sytuacji, na poprawie koniunktury. W ujęciu inwestycji jako całości oczekujemy oczywiście pozytywnego wpływu środków z tak zwanego unijnego funduszu odbudowy. On bardziej pod koniec tego roku, pod koniec 2021 roku będzie wspierał inwestycje. Na razie jest to rozpisywane na dystrybucję krajową, ale wydaje się, że ten przestój inwestycyjny, który był oczekiwany właśnie na początku 2021 roku, nie będzie miał miejsca. Jak na razie w znacznym stopniu wspiera to także dosyć duże wykorzystanie mocy produkcyjnych, które zwiększyło się w przedsiębiorstwach. I moim zdaniem dzieli nas zaledwie krok od tego, aby inwestycje jeszcze przybrały na sile już w kolejnych kwartałach tego roku.